To jest tor piaskowy taki do ćwiczenia sobie, który dzisiaj odkryłem. Ale ja nie jestem specjalistą po jeździe z nogą po boku. Wow. Czemu mi zgasł? Nie wiem. Wiedz, że coś się dzieje. I tutaj będzie tor krosowy. Dobra, oszczędnie z Hondą. Szkoda by ją przemęczać, starszą panią. Co ja chciałem wam powiedzieć? A chciałem dopowiedzieć o eksploatacji motocykla. To jeden. Na liczniku Hondki jest 90, prawie że 1 tysięcy przebiegu licznikowo, oczywiście. Rzeczywisty stan, tak jak mówiłem na poprzednim filmie w tamtym roku, jest nie do końca mi znany z powodu przypadłości padania linek i ślimaków prędkościomierza. Aczkolwiek po ostatniej wymianie linki i ślimaka spisuje się wszystko wyśmienicie, więc jeżeli masz problem z prędkościomierzem, pamiętaj o tym, że to nie jest tylko przeważnie sam ten plastikowy element ślimak, ale od razu w ciemno wymieniaj całą linkę wraz z tym plastikowym elementem i jeszcze jak możesz, dobrze ją tam sobie naoliw czy nasmaruj to wszystko, bo wielokrotnie to się zdarza, że po wymianie samego elementu plastikowego w krótkim czasie parę tysięcy, parę kilometrów i zmieli to jeszcze raz, więc uprzedzam z własnego doświadczenia, z własnej praktyki, to jest bolączka tych starych naszych ulubionych pań. Jeszcze raz tylko wspomnę, że pivot peksy jako podnóżki, no, rewelacja dla mnie, rewelacja, bomba, no. Cały czas używam gmole. Kiedyś mówiłem, że są gumowe i tak jest, że jak się wywrócisz, no to po prostu wstajesz, nogą się zapierasz i je prostujesz. Aczkolwiek do przymocowania czegoś, no w każdym bądź razie robią też robotę. Łańcuch wymieniony. W tym roku, tak jak wspominałem, wypadałoby już go przesmarować, ale często pokazuje, że się to robi. Tuba natomiast narzędziowa z rury PCV non-stop, jestem zadowolony mega, cały czas się sprawdza, nie ma z tym problemu. Podobnie jak stelaże, też fajny wybór, że się na to zdecydowałem, bardzo to pomaga i umila życie. Szczególnie dlatego, że jak włożę te swoje worki żeglarskie, zrobione na kawałku deski, mocowane po prostu w systemie monocage, robię klik-klik. Dlatego nie używam kufra centralnego. Mam nawet, kupiłem nową podstawkę, ale kufer centralny uważam za zbędny. A tutaj na pajączku zawsze wożę pokrowiec. No. Co tutaj jeszcze? No też był film o oponach. Scorpion AT MT90. No w tych warunkach, powiedzmy, takiego sobie piaseczku sprawdza się. Oczywiście jest ślisko, nie powiem, że to się wgryza, że ta opona się mega wgryza, ale moim zdaniem są stabilniejsze i wydaje mi się, że dużo lepsze niż te opony, które miałem poprzednio. Może z tego też powodu, że tylnia opona jest w fabrycznym rozmiarze szerokości, nie jest zbyt za szeroka. I to jest fajne. Bolączką, która mnie trochę denerwuje, to jest ten wyciek tutaj z, jak to się nazywa, zabierak sprzęgła, dźwignia sprzęgła. Zaczyna ciec coraz mocniej i dałem ciała w momencie, kiedy wymieniałem tarczki sprzęgłowe 2 lata temu, że zupełnie o tym nie pomyślałem. Nie pomyślałem o uszczelce i nie pomyślałem o łańcuszku pompy oleju, więc jeżeli szykujesz się do wymiany sprzęgła,
To pomyśl od razu w ciemno, wymień sobie, kup sobie zestaw uszczelki, jakiś tu jest o-ring, od razu tutaj, kup od razu sobie łańcuszek pompy oleju, żeby za jednym rozebraniem wymienić i mieć na dłuższy okres z głowy, bo teraz jak będę miał możliwość, no to po prostu będę musiał to zrzucić wszystko, żeby wymienić tą jedną uszczelkę i łańcuszek, chociaż no jest to kawał roboty. Nie jest ona skomplikowana, ale wymaga jak zawsze cierpliwości, czasu i miejsca. Więc jeżeli czujesz, że coś się dzieje ze sprzęgłem, pilnuj, kontroluj i w ciemno przygotuj się na wymianę. Do wymiany sprzęgła oczywiście w 650 nie ma uszczelek gotowych w sprzedaży. Nie wiem dlaczego. Fajnie by było, gdyby były wycinane. W 600 są. I tutaj jest na masę, na tak zwany, no nie do końca to jest silikon składany, ale tak. Tak to wygląda. Żeby się dobrać, to wiadomo, no, trzeba cały układ wydechowy tutaj zrzucić i no jest trochę zabawy, już to robiłem raz, akurat wtedy nie filmowałem, więc nie ma z tego filmu. Zaworki, których nie ruszałem, to już wspominałem, ale jeżeli będzie okazja, no to będę starał się zrobić jakiś film. Co jeszcze z tych ciekawych rzeczy? Pompa hamulcowa, cały czas tu widzę, że jest pęknięta pierwsza osłona pyłowa. Kiedyś myślałem, że mi wycieka płyn, ale nie. To była po prostu jakaś wilgoć woda. No też to bym chciał zrobić, wymienić w zestaw uszczelek w pompie, w zaciskach. Co powiem z takich obecnych wady po dłuższym użytkowaniu Hondy? No to jest zawieszenie. No jest to zawieszenie z przodu takie miękkie, takie flakowate. Z tyłu natomiast podciągnąłem sprężynę. Moim zdaniem to jest mega upierdliwa wada, że żeby sobie naciągnąć wstępnie sprężynę, no trzeba demontować osłonę, akumulator, pudełko na akumulator, te mocowanie, żeby w ogóle tam z kluczem hakowym dojść i cokolwiek podregulować. To jest okant 4 liter rozbić, bo przeważnie jeżdżę sam, ale wrzucam jakiś bagaż, wsiada plecaczek. I co wtedy się dzieje? I mocno, mocno siada motocykl i też łańcuch mocniej się naciąga i to zupełnie inaczej pracuje. To chyba taka pierwsza modernizacja, którą chciałbym zrobić z grubszych inwestycji, to po prostu rozebrać całe zawieszenie, wymienić tutaj te wszystkie tulejki, łożyska zawieszenia, kiwaczki. I myślę, dajcie mi znać, czy to się opłaca, czy w ogóle warto inwestować w zestaw Hiper Pro dedykowany do Transalpa, czyli też przednie progresywne sprężyny z olejem, z płynem z olejem po prostu, żeby też z przodu zregenerować. Oczywiście w ciemno też wypadałoby wymienić panewki i to rozebrać solidnie. Nie mam jakichś takich recenzji, nie doczytałem się na polskich forach, czy to w ogóle warto i czy to chodzi, bo o tylnym zawieszeniu to chętnie bym znalazł coś z możliwością regulacji, żeby sobie gdzieś ten korek regulacji wstępnej przyczepić, tak jak teraz w normalnych motocyklach, on zawsze gdzieś tam jest i można sobie wtedy napięcie wstępne spokojnie podregulować. No, to tyle na dzisiaj. Co ja wam powiem? Motocykl jeździ. Ja jestem obecnie tym typem motocyklisty, co jeździ do pracy, jeździ po pracy, jeździ w weekendy. Sezon trwa praktycznie cały rok, nie ma możliwości za bardzo grzebania, dlatego ten serwis podstawowy czasem jest odłożony na lepsze czasy, a motocykl nadal jeździ. Coś tam zaczyna, takie troszeczkę niepokojące, może to luzy zaworowe, albo po prostu w mojej głowie dzwoni, że wydaje mi się, że coś tam jest niepokojącego, ale to ciągle jeździ, chodzi. Niedługo będzie 100 tysięcy nakręcone. Na motocykl chcę jeździć. Ostatnio miałem okazję przyjechać się
po prostu innym modelem, znaczy nie innym modelem, też Hondą 650, tylko z roku bodajże 2007. Słuchajcie, no niby taki sam motocykl, ale każdy jak sobie spersonalizuje, coś tam wymieni, poustawia kąty, chociażby dźwignie, zmiany biegów pod siebie, to wsiadając na taki motocykl jest mega różnica, po prostu takiego niedopasowania nieswoistego, że wydaje się, że jakby człowiek wsiadł na zupełnie jakiś inny motocykl. Więc chciałem, ostatnio był Andrzej, pozdrawiam serdecznie, no i chciałem się przejechać, ale przejechałem może kilometr i się zatrzymałem, bo nie byłem w stanie bez tych modyfikacji, ciężko było jechać, żeby sprawdzić, czy mniej więcej silnik podobnie przyspiesza. Takie rzeczy chciałem sprawdzić, ale nie czułem się pewnie na tej maszynie, dźwignia zmiany biegu po prostu wyżej, bo Andrzej ma dłuższą stopę, kierownica podniesiona, lusterka zupełnie inaczej, no wiadomo, zupełnie inne uczucie, więc nie sprawdziłem tego, jak to jest, no i teraz wiem, że żeby skumać inny motocykl, to no, trzeba te minimum ze 100 km przejechać, a przede wszystkim albo się przyzwyczaić, przestawić tu w głowie, czyli pamięć mięśniową, albo poustawiać pod siebie. Więc to nie jest takie hop-siup, taka zmiana. Jeżeli mamy fabrycznie ustawione motocykle, jeden, drugi, trzeci i wszystko jest fabryczne, to przeskakujemy sobie i jedziemy dalej, nie? Ale jak już mamy tak jakby trochę pod siebie ze swoją fantazją coś tam, jakieś dodatki wstawione, ustawione, to zupełnie jest to spersonalizowane i doczuć naprawdę. Dobra, zabieram się za jazdę dalej. Motocykl nie chce jeździć powyżej 140, coś zatyka gaźnik ten, tak jak mówiłem. Ta dziura taka się pojawia. Ej, żuwiki, kopulata! Z Andrzejem i Maćkiem byliśmy na żuwia. Polecam. Takie małe żuwiki, duże żuwiki, ogromne żuwiki, wodne żuwiki, lądowe żuwiki, głodne żuwiki, najedzone żuwiki, wszystkie żuwiki.